Omawialiśmy sprawę nadania rondu jednemu z bardziej ruchliwych skrzyżowań, czyli rondo jako skrzyżowanie, w sołectwie Pawłówko Lipienice, bo tutaj pani sołtys i pani radna mają różne zdanie, czy to jest Pawłówko czy Lipienice, czyli żeby nie wychodzić przez szereg, to muszę mówić w sołectwie Pawłówko Lipienice, bo droga wojewódzka jest granicą tych miejscowości, kochani, tak? No i jak to nazwać, czy w Pawłówku czy w Lipienice? Myślę, że w sołectwie Pawłówko Lipienice. To będzie właściwa formuła. Przekazałem Państwu dzisiaj też wydruki, zdjęcia, które robiłem smartfonem, jadąc w poniedziałek na podpisanie umowy z panem marszałkiem w sprawie ulicy Piaskowej. To jest rondo w Starogardzie Gdańskim, imieniem tam braci Kurkowych, tak? Natomiast myślę, że to może być fajny wzorzec, taki podobny, ale zamiast symbolu bractwa kurkowego będę wnioskował, żeby tam był herb papieski. Herb papieski. Jest tutaj też pani sołtys, kiedy pewnie będzie podejmowała uchwała Rady Gminy, to pewnie będzie chciała też zabrać głos albo pani radna. Natomiast oczywiście takie konsultacje społeczne pozwoliły na to, a słyszę, że to były dziesiątki, jeśli nie setki telefonów, to chyba nie było ani jednego głosu na nie. Chyba że pani sołtys, pani radna mają inną wiedzę. Zresztą mam tutaj pismo podpisane przez Radę Sołecką Pawłówko Lipienice, przez panią radną Bożenę Borowicką, wnioskującą, żeby Rada Gminy dzisiaj nadała temu rondu imię jednego z najzmienniczych Polaków w historii Polski w ogóle, w historii Polski, świętego Jana Pawła II. Numer 21, 354, 2020. Z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie nadania nazwy rondo imienia świętego Jana Pawła II, rondu położonemu w granicach administracyjnych gminy Chojnice w sołectwie Pawłówko Lipienice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 ulica Bydgoska i jej skrzyżowaniu z drogą gminną nr 239-030G, ulica Długa i Podmiejska. Obecna jest pani sołtys z sołectwa Pawłówko Lipienice. Czy chciałaby pani zabrać głos w kwestii tej uchwały? Może coś dopowiedzieć, powiedzieć? Bardzo prosimy. No, dziękuję bardzo. Pani radna Bożena Borowicka może chciałaby zająć głos w tej kwestii. Pan wójt już wszystko powiedział, co miał do powiedzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, omawialiśmy też uchwałę w trakcie obrad komisji. Czy może ktoś jeszcze pragnie w tej kwestii zabrać głos? Jeżeli nie, głosujemy. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 14 radnych przyjęło uchwałę.